No to ten mój tempo calvate, znaczy nie wiem, czy to jest mój, to jest taki jak podpatrywałem, jak grali. No to jest Wilge, Bonhart, Jaskier, Kahir, Szpieg, Asira, Strażnik, Peter, Cynthia, Von Hemar, trzy razy Rycerz, trzy razy Alchemik, dwa Skorpiony, trzech Piechurów, Medyk i trzy razy Golem. Janek Tojat. Ale to jak grasz Janek Tojat, to jakiego Golda nie grasz i jakiego Silvera? No bo tutaj na przykład tego Petara można by było nie grać. Spokojnie, myślę. On potrafi czasami z jakichś słabych... Znaczy, no też potrafi za Super wejść, ale... A, Leo nie grasz. No Leo też jest ostatnim chyba tutaj wyborem. O, no to na tego to będzie bardzo ciężko, jeśli to jest... jeśli to są rębacze. No to co, to out? No Peter może być w łódkę, nie? A to możemy spróbować, zaraz spróbujemy też tą wersję. I krasnalami i tym. Myślę, że sobie akurat możemy zagrać takie trzy meczyki. Dobra, to jest już chyba pas, bo ja tu potrzebuję się... Jeszcze ja potrzebuję... Nie no, potrzebuję raczej. Tak, potrzebuję tych dwóch alchemików. Ty Adrian z zagranicy, tak? Z Norwegii? Jakieś? Anglii, Szkocji? No co ja mam zrobić? Chyba go trzeba będzie pasować. No to nie wiem, coś niestabilne tutaj jest łącze, bo u mnie wszystko pokazuje ok. Wojci, można to pasować? Jak to jest z tym tempo calvate'em? No bo mogę się golemami zaciągnąć. Może zagram po prostu Cynthię i go spasuję. Jestem pod wrażeniem. A. Dobra, to jest ten z Olafem, nie? Na chwałę Skellige! Zobaczysz cuda z Elikani. Niech cię syreny zeżrą! No ja nie chcę, żeby on cmentarz robił teraz. A przegrałem coina i mam szpiega. No widzisz, on miał Mandrake'a, więc i tak miał playa za 25. Tylko ja muszę pamiętać, żeby użyć teraz Kahira. Przepraszam, Calvate'a. Jest ulubieniec, ale dobrze, że jeden jest przynajmniej, nie? O, i git. Wiele już widziałem. A sobie zagram w ten sposób. No co, wypadałoby się z golemów odcedzić, nie? A, to jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. O, i gra Igni, jak fajnie wiedzieć. Poznaj gniew bogini! Wojtek, zostaw! Graj, muzyko. No ten layout też super nie jest, no tam... No ale się poodsadzał. A, czyli są takie wyspy Skellige. No to fajnie, fajnie. Kurczę, nawet nie wiedziałem. Myślałem, że to Sapkowski po prostu wymyślił sam.
No co? Przewijamy się chyba już. To jakaś pomyłka. Wcale nie jestem czarodziejem. Nie tak głośno. Oficer polityczny usłyszy. Martwi mnie to, że jedna czwórka tylko weszła. Genialna taktyka. Porządek musi zatriumfować. Walę mu w tą czwórkę, bo jakby miał tego naprawiacza, to nie chcę, żeby dwie karty naprawił. Obiecuję ci szybką śmierć. Ojejku. No to teraz tych kiepskich playa by się trzeba było już pozbywać, nie? Czas na negocjacje. Dobieg końca. Ale dobrał. Chyba rękę Boga po prostu miał. Nic nie ma zblikowanego. Naprzód! Synowie Nilfgaardu! No to chociaż mogę misia zabrać, nie? Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Zaraza. Dobra, Igni, za tyle punktów mnie nie bolało tak bardzo. No zagra tego szpiega, czy nie zagra? Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Nie, on chce wszystkie karty chyba wywalić po prostu. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Rozumiecie takie zagranie? Zagrać pustą kapłankę? Jak w kolejnej rundzie może w misia zagrać? Nie, no ale to przecież nie jest Kambi. Staram się być sprawiedliwy. I co teraz mi dochodzi? Wilgę, nie? Mogłem tego szpiega wywalić, ale mam kartę przewagi. Mam nadzieję, że mnie to nie pokara. Zobaczmy. Spory błąd. Czyli jednak to był dobry pomysł zostawić śpiega. Jak sobie życzysz. Wybaczę ci tym razem. I mam w czwórkę. Zrobię co każesz. Ale mam pomysł. No wiem, że tragedia, ale wiesz co, mam pomysł? Wtasuję sobie golema. A jemu wtasuję na przykład dwójkę. O. I zagram ofensywnego wilga. Tak, tak, właśnie, właśnie, właśnie ja dlatego sobie wtasowałem golema, nie? Tylko, czy ja już teraz muszę użyć tego ofensywnego wilga?
czy już potem nie będę mógł? Nie, no chyba już muszę teraz użyć. Mylisz niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stanu. No. No i to są dużo lepsze punkty. Obiecuję ci szybką śmierć. Chwała wielkiemu słońcu! No i 26 punktów to chyba nie robi. Niech Modron Freya ma nas. No to nie robi 26. Nie wiem po co on na przykład tą kapłankę w tamtej rundzie wywalał. No, fajnie punkty idą. Może on myślał, że ma w tego misia, którego mu zabrałem, medykiem. Dobra, to spróbujmy Wojci tą twoją wersją jeszcze. Spokojnie, myślę, że możemy tego Leo wywalić, bo on jakiś super nie jest, tak? I czego ty nie grałeś? Tego Petera? Petera, dobra. Gdzie jest stojat? Tu jest stojat. Gdzie jest Januszek? No i zobaczymy. Może rzeczywiście. A ty tym grałeś na Rankedach w tamtym sezonie, czy w tam w tym? Czy tak po prostu na potyczkach? Ciekawe jakiego golda mi będzie Janek wyciągał. Może będziemy grali na alchemię i mi wyciągnie na przykład Kahira. Żołnierze! Do ataku! No Heniek, no to wybaczcie. Przy tym. Przy Henku nie powinno być tak źle. Tylko że Heniek będzie strasznie mocny na to, bo on będzie mi niszczył te trójki, czwórki. Jak ja grałem Henkiem na tempo Calvata, to praktycznie bez problemu było. No tak, tak. Tylko że tamtym razem widziałeś te czwórki cały czas miałem na końcu i to było słabe. Myślę, że mogę wywalić jednego alchemika. Albo może... Nie, dobra, zostawię. Wywalę tego, o. On mi jest teraz niepotrzebny, medyk. No i przegraliśmy coina. Znaczy ja myślę, że teraz tak. Zagram dziewiątkę, odcedzę się z dwóch golemów i wychodzę z tej rundy, bo z Henkiem nie ma sensu grać na tym, na takim coinie. No, no, dobra robota. Jakby ktoś pytał, nie widziałeś mnie. Nie chcę, żeby mi te golemy doszły po prostu. A, to jest taki Heniek. No może to jest z Vincentem. I teraz zastanawiam się, czy już go nie pasować. Bo jak on gra koniki, to jak ja zagram dziewiątkę w czwórkę i odsypa jeszcze jednego golema, to one mu już wyskoczą na stół. I potem będę miał bardzo duży problem, żeby go już przebijać. Ale z drugiej strony jest Kahir też. Na ręce i mam Calvata. No, no właśnie to jest problem trochę, nie? Chyba, że on nie gra konik. Zresztą pewnie gra, bo on ma 18 kart, tak? Jeszcze. Też mi się tak wydaje, on ma 18 kart, więc może się czymś zaciągnie.
Jeszcze jeden golem mi został w deku. No, no to to jest super ręka już teraz. Znaczy on chce iść na długą. Może ma pogodę na ręce na przykład. Chyba po prostu wywalę... Nie, no muszę wywalić tego Calvaita. Bo przecież mam Kahira. Nie powtórzę błędów Emhyra. Okej, zagram w ten sposób. Witaj, o co chodzi? Już pozbędę się tego drugiego golema. A on gra z aspirantami, widzę jeszcze. Ciekawe, czy ma szpiega. I teraz 12 sobie wyrzucam i dochodzi mi Cynthia. Jestem pod wrażeniem. A, czyli on gra Vincenta. Czyli może nie mieć szpiega. Bo pewnie chce grać tego. Pewnie ma krzyż Vincenta, takie jest założenie. Będzie ciężko, nie? W takiej długiej rundzie, jak on ma tego Vincenta. Porządek musi zatriumfować! No fuck, musiał mi odkryć tą dziewiątkę, nie mógł Skorpiona albo... Chociaż tyle się zaciągnął. Nie, no tak, ja tak, przebijanie. Nie widziałeś mnie. Tylko myślałem, że ta dwunastka mi wyrzuci jednego. No, jeszcze Cantarella. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Wiohoraty! Ester Garemnyt. No to już jest chyba teraz mróz, nie? Niech sobie tam jakieś punkciki robi. Starych druhów nie poznajesz. O kurde. No to będzie luz. Dzięki. Gości należy powitać, a intruzów powstrzymać. Słynne ostatnie słowa. No, chociaż mu ten golem teraz doszedł na rękę. Czy golemy śnią o magicznych owcach? Tak, tak, no wiem, wiem. Chwała wielkiemu słońcu! O, to zaraz sobie tą ósemkę wskrzesimy. Stoicie. Ale to jest jakiś mega greedy deck jego. Interesujący przypadek. Lepiej się poddaj. Będzie tym dziadostwem tankował pogodę. Jak to działa? No dobra. To co, chyba będziemy szukać teraz tego Janka. Tak, tak, no. Pióro jest potężniejsze od miecza. No tylko, że nie mam to jadu, nie? Zobaczmy. No, już mam to jad. Redania! No i zobaczymy, co mi da Janek. Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. Chyba najlepiej jak mógł, Seldkirka. To ja mu tą dziewiątkę zaraz usunę. A, on też miał to jad. Edirn!
Nie zawiodę króla. Tak się zastanawiam, żeby w ogóle zagrać ofensywnego Wilga jeszcze. W tego Vincenta. No właśnie, i dlatego chcę zagrać Vincenta Wilga. Zrobię co Tylko muszę. By mi musiała dojść ta, Cantarella. Wybaczę ci. No proszę państwa. Tak? O co chodzi? A jemu co? A jemu to już nie ma znaczenia, co? Mróz był mój, Wojciech, z Van Hemara. Tak, tak, to był mój mróz. Teraz sobie dopiero zagrał Seldkirkan, to jest dziwne, naprawdę. Dobra, no i teraz pytanie, co mu dojdzie z po Vincencie? Trzeba podążać za przeczuciami. Co za błahe zadanie. Chociaż czekaj, czy ja mu muszę tego Vincenta? Chyba muszę mu niszczyć Vincenta, nie ma wyjścia. Odsypę sobie golema, o. No, jest gitara, nie? O, to mamy zwycięstwo kolejne. No pewnie. Fajny, fajny ten z tym Jankiem. Powiem ci, że sobie chyba tym pogram. I znowu poszedł ofensywny Wilga. A Syra Wilga to są bardzo fajne te połączenia. No i Janek w Seldkirka wszedł, to też jest świetne.